Wiele osób, słysząc termin katolicki seks, dziwią się, robią złą minę i mówią, nie, to jest niemożliwe, coś takiego nie istnieje. Seks jest seksem, obojętnie kto współżyje. Śmiem twierdzić inaczej, bo seks nie jest tylko doprowadzeniem organizmu do orgazmu, ale jest czymś zdecydowanie głębszym. I w tym wideo chciałbym Ciebie do tego przekonać. Wiem, to trudne, ale wierz mi, naprawdę warto. Katolicy twierdzą, a może bardziej powinni twierdzić, że seks jest dostępny tylko i wyłącznie w małżeństwie. Co to zmienia? Jak to wyróżnia katolików? To podejście powoduje, że seks staje się sposobem wyrażenia najpełniejszej, najgłębszej miłości. Jest on połączeniem umysłu i ciała. Bo dla niewierzących seks staje się tylko mechaniką, pustymi pozami, co najwyżej wyrażeniem swojej miłości rozumianej jako emocje. A my idziemy zdecydowanie o krok dalej, bo wczytujemy się w to, co jest zapisane w 19 rozdziale Ewangelii według świętego Mateusza. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i staną się jednym ciałem. I tak nie są już oboje, lecz jedno ciało. I nie dojdzie do tego połączenia, jeśli nie będzie wiary. Seks po katolicku, w odróżnieniu od seksu po prostu, nie narusza niczyjej godności. Wiem. I teraz na pewno wzrasta oburzenie osób niewierzących, które mówią, jak to? Przecież to nieuczciwe, przecież tak nie powinno być. My możemy psychologicznie się do tego przygotować, możemy sprawić, aby była zgoda jednej i drugiej strony. I oczywiście, to jest prawda, może to doprowadzić do komfortu, ale wraz z duchowym wątkiem sprawiamy, że przenoszone jest to na inny poziom, że do seksu również zapraszany jest Pan Bóg. I to nie jest zależne od ludzkich ustaleń. Tylko sakrament sprawia, że Bóg jest z nami również w naszym łóżku. Tak, On dotyka również tych najintymniejszych miejsc. I dzięki temu to, co dzieje się między małżonkami, nie dotyka w sposób gwałtowny ich godności. Sprawia, że oni czują się dowartościowani, przyjęci w sposób pełny, jako osoby, z całą swoją godnością i pięknym kolorytem. Seks katolicki to również wzięcie odpowiedzialności za stosunek. Nie chcemy go przeżyć wyrywkowo, ale w pełni, w całości. Dlatego akceptujemy swoją płodność oraz możliwość narodzenia dziecka. Nawet nie tylko, że akceptujemy możliwość, ale z niej się cieszymy. I tutaj od razu też może się pojawić bunt. No ale przecież poza seksem katolickim również możemy przyjąć dziecko. Tak, oczywiście możemy chcieć, ale to wszystko jest tylko i wyłącznie teoretyzowanie. Dalekie jest to od życia. Dlatego, że dopiero kiedy mamy w myślach prawo Boże i to, co dyktuje nam Pan Bóg, to wtedy zbliżamy się do ideału, zaczynamy o niego walczyć, bo wiemy, jak bardzo jest on istotny. Między innymi z tego powodu seks katolicki nie stawia barier w postaci aborcji czy antykoncepcji. Przyjmujemy siebie całych, z naszą płodnością i wrażliwością. Seks katolicki to również świadomość, że to spotkanie obojga ciał jest darem od Pana Boga. Każdy centymetr ciała żony jest darem, który ofiarował jej Pan Bóg. Każdy centymetr ciała męża jest darem, który również otrzymał od Pana Boga. A wraz z sakramentem obydwoje mają swoje ciało jako ofiarowane przez Pana Boga. A przecież zupełnie inaczej podchodzi się do czegoś, co jest mi ofiarowane. I bo pamiętam o darczyńcy i wzbudzam wdzięczność względem niego. I dzięki temu miłość jest jeszcze bardziej piękna i wzniosła. Zresztą powiedzmy sobie szczerze, czy po uprawianym seksie z osobą, która nie jest moim współmałżonkiem, przytuliłbym ją i powiedział, bardzo dziękuję Bogu za to, że Ciebie od Niego otrzymałem? Seks katolicki zapewnia stałość, a dzięki niej nieważny jest przypływ lat, zbędne kilogramy, nie taka figura jak kiedyś oraz rozstępy po ciąży, ponieważ katolicy traktują się nie tylko jako ciała, ale jako osoby, jako ktoś więcej. I dzięki temu to zbliżenie nie ma na celu tylko spełnienie się seksualnie, ale przede wszystkim pobycie w intymnej sytuacji z kimś, kogo kochamy. Katolicki seks nie opiera się o obrazy z filmów porno czy o wyuzdaną popkulturę. Nie chcę oczywiście tutaj mówić, że on jest w jakimś sensie ograniczony. Tylko chodzi mi raczej o postawienie dobrych granic, które sprawiają, że nikt nie czuje się wykorzystany ani upodlony. Bo w końcu ten seks nie polega tylko na zaspokojeniu zmysłów. Tak robią zwierzęta.
W seksie małżeńskim chodzi o coś zdecydowanie większego, o pokochanie siebie. A do tego nie potrzeba nie wiadomo jakiego urozmaicenia, bo sama miłość sprawia, że ci ludzie są spełnieni. Seks katolicki nie jest tylko i wyłącznie ograniczeniem się do samych aktów seksualnych. On wiąże się z innymi formami okazywania bliskości. Nie ma dobrego seksu, jeśli nie ma głębokiej rozmowy. Nie ma dobrego seksu, jeśli nie ma gotowości do przebaczenia. I w końcu nie ma dobrego seksu, jeśli nie ma wspólnie podejmowanych decyzji. Katolicki seks łączy się i wręcz wchodzi w tkankę codzienności. I przez to staje się początkiem, jak i również końcem tych wszystkich codziennych spraw, które składają się na nasze życie. Seks katolicki to czysty seks. Co przez to rozumiem? Że nie czujemy obciążenia sumienia i od razu nie biegniemy po nim do spowiedzi. Nie odczuwamy też takiej presji, jakichś takich negatywnych myśli i oskarżania siebie nawzajem, że ty jesteś draniem albo ty zozą, ponieważ kogoś wykorzystałeś i zraniłeś. Po takim seksie czuje się tylko radość i spełnienie, a nie cierpienie, zdradę czy ból. Ponadto seks niekatolicki jest ogromnym zagrożeniem, dlatego że kiedy próbujemy szukać bliskości bez Boga, to wtedy zaczynamy łamać pierwsze przekazanie. On czy ona stają się Bogiem, dziecko staje się Bogiem, rodzina staje się Bogiem. Dopiero wtedy, kiedy jest sakrament, zaczynamy to wpisywać w prawidłową gradację. I wszystko jest na właściwym miejscu, a to może nam zapewnić tylko seks po katolicku, czyli po ślubie. Seks katolicki jest ponadto spełnieniem obowiązku. Wiem, dziwnie to brzmi, że seks może być obowiązkiem. Tak jest, dlatego że w trakcie obrzędów sakramentu małżeństwa zadawane są różne pytania, m.in. to, czy chcemy przyjąć dzieci. I również narzeczeni jeszcze wypowiadają słowa przysięgi bardzo emocjonalne, że ślubują miłość, wierność i uczciwość małżeńską, a to w pełni realizuje się dopiero podczas aktu seksualnego. Dlatego, jakby nie patrzeć, sprawując seks małżeński, spełniamy obowiązek i realizujemy przysięgę, którą złożyliśmy przed samym Panem Bogiem. Czy niekatolicy mają taką motywację? Zdecydowanie nie.